Witamy Państwa w Kulturogradach. W tym wydaniu magazynu opowiemy o działającej na osiedlu pod Lipami galerii Laguna Art and Taki. Galeria Laguna Art and Taki to miejsce niezwykłe. Mieści się w piwnicy bloku nr 8 na osiedlu pod Lipami. W tej niepowtarzalnej scenerii odbywają się nie tylko wystawy, ale też różnego typu spotkania. Galeria powstała z inicjatywy Agnieszki Balewskiej, która w ten sposób postanowiła zintegrować środowisko artystów niepokornych, tworzących sztukę alternatywną. Galeria zrodziła się już w 1994 roku w moim studiu. To na początku były spotkania dla studentów obcokrajowców, podyplomowych stażystów na uczelni ASP, bo wtedy tam pracowałam jako referent. Potem przeniosłam tą galerię do Domu Literatury na ulicy Wronniecką i tam też bardzo dużą pomoc otrzymałam ze strony Biblioteki Raczyńskiej, bo to był Dom Literatury z ramienia Biblioteki Raczyńskiej na ulicy Wronnieckiej 14. I przez kilka lat w chorób na parterze prowadziłam jako wolontariusz właśnie też galerię. Potem przyniosłam tą galerię do bloku 7C, a teraz z powrotem jestem w 8C. I takie koło zatoczyłam i właściwie to inspiracja też koleżanek i kolegów, którzy mnie zainspirowali, żeby wykorzystać ganek piwniczny do prezentacji sztuki. Też to jest bardzo ważne, ponieważ no to są też koszty mniejsze, też są koszty, ale mniejsze. I uważam, że to jest bardzo takie przyjazne człowiekowi, ponieważ ta sztuka się nie narzuca. Kto chce może przyjść, kto chce może skorzystać. Nie montuje nikogo w taki sposób, że musi przyjść, że musi odsiedzieć, czy musi być na wernisażu. Nie, no, każdy jest wolnym człowiekiem i może skorzystać z mojej oferty. Jak podkreśla Agnieszka Balewska, Galeria Laguna Art and Taki jest miejscem otwartym, skupiającym artystów z różnych środowisk. Mniej więcej co 2 miesiące ma tutaj miejsce duże wydarzenie kulturalne. Galeria jest otwarta na wszystkich artystów, którzy zajmują się płaszczyzną malarstwa, grafiki i może nie rzeźby, ale malarstwa, grafiki, rysunku. Także prezentujemy poezję. Każdy może wystąpić tu w naszej galerii. Są takie koszty robocze, jak wydrukowanie katalogu, to my się na wszyscy składamy, tak żeby było sprawiedliwie. No są koszty też takiego, moje własne, że się zaangażuję, że napiszę tekst krytyczny, artystyczny o każdej osobie, zaprojektuję katalog. No to są rzeczy, które robię z chęcią, z radością i samowiednie, że tak powiem, bez nieweryfikowanie i jakby to powiedzieć spontanicznie też, jako wolontariusz. I cieszę się, że mogę w taki sposób przysłużyć się ludziom i odwdzięczyć światu za to, co przeżyłam w życiu i za to, do czego doszłam. Spotykamy się tu wszyscy z osobami, które coś przeżyły ważnego w życiu, coś też może i trudnego, może też i ekstremalnego. I my po prostu się dzielimy tymi spostrzeżeniami, które byliśmy w ciągu życia. Znamy się z niektórymi osobami już kilkadziesiąt lat, bo to są koleżanki ze studiów, jeszcze czasem z liceum plastycznego. I to są osoby, na których mogę polegać. My zawsze możemy na sobie polegać w taki sposób, że na siebie możemy liczyć i jak jest jakaś sytuacja awaryjna, to zawsze możemy do siebie zadzwonić, skonsultować, odwiedzić. I spotykamy się tutaj specjalnie w ramach tego Laguna Art and Taki wystąpienia co 2 miesiące, co 3 miesiące, ponieważ zawsze po każdym takim wernisażu i po każdym wykładzie jest takie resume. My siadamy ze sobą i omawiamy sprawy i jest założenie, że nie mówimy o rzeczach błahych, tylko istotnych, o pracy, o pracy twórczej, o malowaniu, o sztuce, o takich wartościach, które nas napędzają, nakręcają do życia. I mamy rzeczywiście już duże wspólne chwile bycia ze sobą, za sobą też i przed sobą, mam nadzieję. I właśnie to jest takie najciekawsze, że świat się dzieje też wokół tej sytuacji i ludzie się bardzo chętnie do nas zgłaszają, też zauważam, też się pytają, co to znaczy dyżur nadziei. Przede wszystkim to jest takie hasło dla dzisiejszego świata, żeby wiedzieć, że
warto robić rzeczy wartościowe, nawet bez pieniędzy, warto robić rzeczy społeczne, warto robić rzeczy humanistyczne, przeznaczone dla drugiego człowieka, warto się otwierać na dialog, żeby w tych czasach, to trudne są czasy dzisiejsze, więc żeby w tych czasach się odnaleźć i nie oszaleć, no to trzeba się kontaktować i trzeba się komunikować werbalnie, trzeba mieć relacje ze sobą rozwinięte, żeby ochronić się też przed tym światem, który może nas czasem zdominować i może nas czasem też i przerazić, ale właśnie o to chodzi, żeby jednak się nie poddawać tej sytuacji, tylko umiejętnie wychodzić z obronną ręką z tej trudnej, złożonej relacji i rzeczywistości. Od blisko roku galeria współpracuje z Domem Kultury pod Lipami, gdzie odbyło się kilka wystaw w ramach cyklu Odsłony. Na przemian wahadłowo parę odsłon mieliśmy tu w galerii Laguna Artendaki Non-Profit i parę odsłon w Odyka pod Lipami. I to się bardzo wszystkim podobało, że takie wahadłowe współpracowanie, wahadłowa współpraca wynikła z tej sytuacji, ponieważ wszyscy byli bardzo zadowoleni, a i osoby to nakręcały jednocześnie, myśmy nakręcali trochę Dom Kultury, a Dom Kultury trochę tu Laguna Artendaki i to spowodowało, że zaczęliśmy być bardziej prężni i dynamiczni w swojej twórczości i mi się wydaje, że to jednak się odbiło też na jakości też tych prac, że ludzie dostaliśmy wszyscy siłę i Dom Kultury dostał siłę i myśmy dostali siłę jako grupa wsparcia. Ludzie są bardzo chłonni, żeby się rozwijać samodzielnie i chcą się dowiadywać różnych informacji, a nawet nie chodzi tylko o informacje, to chodzi o sposób przeżywania chwili. Każdy wykład, który się odbywa, jest jakimś przeżyciem, takim integracją z osobami, które nawet przychodzą na wernisaż i widzą się tu po raz pierwszy. Każdy tu może usiąść ze spokojem, odpocząć, trochę się wyciszyć i nabrać innego tempa życia. I wydaje mi się, że to też jest bardzo ważne, bo ludzie nawet czasem nie wiedzą, po co mieliby tu przyjść, ale zachęcam, by się przełamywać i odważyć się przyjść na spotkanie. Po pierwsze raz w tygodniu między 12 a 16 w sobotę na Dyżur Nadziei i raz na kilka miesięcy na wystawę do Laguna Artendaki też w sobotę, a to godzinie po 17 godzinie najczęściej są te wernisaże od godziny 17 do 21. Chciałam też powiedzieć, że ta cała sytuacja, która się dzieje, to jest wartościowa dla każdego człowieka, ponieważ przez to, że może na chwilę się wyłączyć z obiegu i gonicy i myśli i pędzącego świata, może na chwilę zatrzymać się i zastanowić się, dlaczego w ogóle artyści tworzą, po co tworzą, dlaczego człowiekowi potrzebna jest sztuka, do czego potrzebna, chociaż nie można jej zużyć ani skonsumować, a jednak jest konieczna do życia. Ponieważ człowiek od zawsze budował rzeczy piękne, jak na przykład malowidła w jaskini Lascaux, no to są też piękne dzieła sztuki i na początku zawsze jest obraz, a potem interpretacja, więc dlatego zaczynamy te spotkania przy sztuce, żeby człowiek oswoił się z wizerunkami moich akurat kosmicznych wizji, ponieważ ja mam taką, zakładam, że mam taką mini misję w świecie, że oswajam ludzi z kosmosem. I dla mnie to jest bardzo ważne, żeby jednak ten kosmos był obecny jako stworzenie boskie, demiurgiczne, jako pantarej poniekąd też, jako coś, co się samo już teraz dzieje. I wydaje mi się też, że to jest właśnie bardzo ważne, żeby wiedzieć, że świat się toczy i jest trudnym zadaniem dla każdego, że nikt nie ma łatwo i że każdy może drugiemu coś oferować, każdy może coś drugiemu oferować. Jak widać, Galeria Laguna Art and Ducky jest miejscem, które warto odwiedzić. W dzisiejszym wydaniu Kulturograd to już wszystko. Do zobaczenia za tydzień.